Witam Państwa. W dniu dzisiejszym spotykamy się z panem profesorem Modzelewskim oraz zaproszonym gościem, panem doktorem Arturem Bartoszewiczem. Porozmawiamy o naszych pieniądzach, o tych pieniądzach, które wszyscy nosimy w kieszeni, w portfelu. Czy nie musimy się już łapać za te portfele? Rozmawiałem ostatnio z panami o obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej w naszym kraju. Te wywiady spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Polacy przestali być obojętni, angażują się, zadają pytania, wyrażają swoją opinię, co widać po ilości komentarzy pod tymi filmami. Ja chciałbym dzisiaj spytać panów o to, co dalej, czego jeszcze możemy się spodziewać po naszym kraju, po państwie, po Unii Europejskiej, jakich kolejnych ułatwień. Ostatnio dużo mówi się o likwidacji gotówki, o całkowitym zniesieniu płatności gotówkowych. Już pojawiają się hasła, że będzie dla nas łatwiej, że my będziemy mieli większą kontrolę nad naszymi wydatkami. My będziemy mieli kontrolę. Może jako pierwszego spytam naszego gościa. Panie doktorze, będzie pan lżej w portfelu, tylko z kartą kredytową, bez gotówki? Znaczy każda idea i każda zmiana, która w Unii Europejskiej jest prezentowana nam, ona zawsze opiera się na logice. Ma być coś dla nas łatwe, lekkie, przyjemne, ma coś ułatwić nam rozwiązania i jak popatrzymy na to, co się dzieje we współczesnym świecie, to w każdym obszarze ta argumentacja jest taką argumentacją fundamentalną. Jeżeli popatrzymy na technologie wykładnicze tak zwane, czyli sztuczną inteligencję, czy portale, czy wyszukiwarki, one też nam miały ułatwić, miały usprawnić, miały spowodować, że będzie nam lepiej, łatwiej i przyjemniej. Bo jeżeli się taką narrację wykona, to my jesteśmy podatni na to, żeby zrezygnować z czegoś, co jest największą naszą wartością, czyli wolność. No bo jeżeli mam będzie łatwiej, no to automatycznie to, co do tej pory było, co walczyliśmy, czy też to, co było dla nas wartością, przestaje mieć taką wartość. Co jest zadziwiające, szczególnie w państwach, które są nowymi państwami w Unii Europejskiej, bo przez 45 lat po wojnie mieliśmy, a jeszcze o wiele, wiele dłużej w przypadku Polski, my walczyliśmy o to, żeby mieć prawo do czegoś, żeby mieć wolność, żeby mieć w tym zakresie nawet tą trudność, bo my wiemy, że ona jest, czy wiedzieliśmy, że ona jest wartościowa dla nas. No i w praktyce jesteśmy omamiani, masowani, bo ostatecznie może się okazać, że to wszystko, co nas miało nam ułatwiać, miało nam usprawniać, de facto nas zniewala, de facto nas ogranicza, de facto nas terroryzuje, de facto nas kolonizuje. Znaczy nie ma lepszego narzędzia na podporządkowanie społeczeństwa, jak narzucić mu system płatności. Tak się realizowało w historii z każdym ludem podbitym, czy prędzej czy później odbierało ci się prawo do tego, żebyś miał możliwość, czy też prawo właśnie do posługiwania się własnym pieniądzem. Pieniądz historycznie jest powiązany z władcą i to władca kreował symbolikę, która z tym była związana. To też powodowało budowanie tożsamości, to też powodowało budowanie pewności, włączanie w pewną społeczność, skoro posługujemy się tym samym pieniądzem, a na nim jest określona informacja. Proszę zwrócić uwagę, to zachęcam Państwa wszystkich, żebyście wyjęli swój banknot z polskiego złotego, o każdym nominale, jakimkolwiek, który macie w portfelu, żebyście przeczytali, co tam jest napisane. To jest i jakie wizerunki są tam umieszczone. Tam jest godło Rzeczpospolitej, tam jest napisane, że to jest Rzeczpospolita, tam jest napisane zobowiązanie Banku Centralnego czy Narodowego Banku Centralnego do uznania, że to jest środek płatniczy w Polsce. No to teraz sobie wyobraźmy, że to wszystko jest zastępowane przez coś innego. To znaczy, że są inne symbole, które już nie reprezentują państwa narodowego, że już jest zobowiązanie leżące w strukturze państwa, Banku Centralnego, państwa sfederalizowanego, to wszystko tracimy. To znaczy, to jest kwestia dylematu, które mamy. Może być wszystko łatwe, lekkie i przyjemne, tylko za te łatwe, lekkie i przyjemne, kończy się zaborem, bo tak było, bo miało być też łatwo, lekko i przyjemnie, wojnami przegranymi, bo też miało być łatwo, lekko i przyjemnie, obcym władcą, który przyjeżdżał i rządził z zewnątrz, bo miało być łatwo, lekko i przyjemnie. Wszystko miało być takie, tylko pytanie, czy warto? I ja uważam, że oczywiście jest pewna tendencja, co ciekawe, ona w żaden sposób nie jest dyskutowana powszechnie i publicznie. Ona, jak tylko się pojawia, kwestia tej płatności bezgotówkowej, czy też wycofania gotówki, bądź w ogóle wejścia do strefy euro w naszym przypadku, natychmiast temat jest zamykany, że to nie teraz, nie tego, bo tak naprawdę w Polsce jesteśmy przed procesem
kolejnych wyborów, które mają doprowadzić do sytuacji, w której jedna strona polityczna będzie miała wszystkie instrumenty władzy. Jeżeli będą wszystkie instrumenty władzy, wówczas nikt nikogo nie będzie musiał się pytać, nawet nie będzie dyskutować, po prostu to wprowadzi. Więc to od nas wszystkich, drodzy Państwo, zależy, czy polski złoty będzie w polskich portfelach, czy w ogóle płatność będziemy gotówkową mieli. Ja nie mówię, żeby odrzucać inne instrumenty, bo to jest zawsze nasz wybór, ale niech to będzie realny wybór, to znaczy, że ja będę mógł wybrać między gotówką, a kartą kredytową, czy jakimkolwiek innym środkiem płatniczym. I na koniec pamiętajmy, że systemy elektroniczne lobbowane są przez tych, którzy na tym zarabiają. To są ogromne lobby światowe, bo to jest renta, którą się zbiera z każdej transakcji, każdej Państwa decyzji, więc to jest niezwykle niebezpieczne i to pokazuje zaprzeczenie logiki wolnego rynku. Bardzo często się tym Państwo posługujecie w swojej narracji, mówiąc, że wolny rynek powinien o wszystkim decydować. Nie, drodzy Państwo, u Smitha było napisane, że ma być wolny rynek od renty, a zobaczcie Państwo, ta renta będzie zbierana przez tych, którzy nie produkują niczego, nie wytwarzają niczego, a tylko i wyłącznie będą kładli rękę na każdej transakcji, każdej Waszej decyzji. Więc pytanie, czy to będzie wolny rynek? Ja znam pana profesora od lat i pan profesor zawsze w kieszeni ma gotówkę. Nie czułby się pan profesor tak wręcz trochę nagi? Znaczy, ja staram się kontynuować myśl pana doktora. To jest rzeczywiście świat surrealistyczny. Znaczy, taki surrealizm wrogi, bo on wbrew pozorom jest bardzo wrogi, taki orwellowski jednak, czyli nie Salvatore Dali, tylko Orwell, ale w wersji hard, jeśli tak użyć takiego już bardziej współczesnego języka. Więc wytłumaczę się, co chcę przez to powiedzieć. Istotą pomysłu, który zaczął się chyba w antycznej Grecji, to była swoboda dysponowania majątkiem. Czyli nawet niewolnicy mieli swój majątek. Pamiętajmy, nawet w prawie antycznym było prawo chroniące prawa majątkowe niewolników. Czyli nawet ludzie niewolni mieli prawa do majątku, a do podstawowym prawem majątkowym było prawo do jego wydatkowania, wolności wydatkowania, wolności dysponowania swoim majątkiem. Zawsze było ograniczenie, jeśli chodzi o nieruchomości. To jak świat światem, wolnego rynku nieruchomości nigdy nie było i niech tam głupot sobie nie opowiadajmy. Natomiast jeśli chodzi o pieniądze, właśnie pieniądze były, to było zaprzeczenie cywilizacji egipskiej, gdzie dysponowanie pieniądzem, zawarcie umowy było bardzo skomplikowane. Pewnie ci, którzy oglądali Z przymusu, ale wspaniały film Faraon, dowiedzieli się, w jaki sposób zawierano umowę w bardzo starożytnym i we wszystkich okresach, wszystkich dynastii Egipcie. Natomiast Grecy, a potem Rzymianie wymyślili prawo, wolność. Masz prawo własności, a do prawem własności, do jego podstawowych atrybutów jest prawo dysponowania swoim majątkiem, wolność. A pieniądz był nośnikiem, bo ułatwiał przede wszystkim przemieszczanie się. No wiadomo było, że głównym problemem z pieniądzem początkowo to był problem jego przemieszczania własności. No łatwiej było przemieścić złoto, a wtedy to były złote lub srebrne monety, niż na przykład przepędzić stado, które było przeznaczone na sprzedaż. Po co ta wycieczka w przeszłość? No bo przecież to jest zaprzeczenie cywilizacji, którą tworzymy, nawet tak sobie opowiadamy takie piękne bajeczki, że jesteśmy tam cywilizacją antyczną, ta łacińską, prawda, chrześcijańską, judeochrześcijańską, ale przede wszystkim tu europejską, jeszcze w dodatku zachodnią, chociaż już tak naprawdę to ci antyczni Grecy to już tak raczej do wschodu należeli, ale mamy do czynienia z takimi kliszami, to się teraz tak ładnie nazywa, klisze i bańki, prawda, jak się nauczyłem języka nie naszego, no mojego pokolenia to już na pewno nie, ale jednak mówię o czym rzeczy zasadniczej, tak kontynuując to, co pan powiedział. Wolność, istotą wolności jest własność. Jeżeli uważamy, że nie należy wywołać rewolucji. Rewolucji jakiej? No jak każdej, która ma coś zburzyć. Czyli istotą wolności jest własność i to własność tak samo chroniona nędzarza, który coś tam może, ale ciągle ma, może mieć. No i prawo tego bogatego, żeby tej wolności miał więcej. To nie jest sprawiedliwe, tu nie ma sprawiedliwości. Natomiast ten, kto chce odebrać nam możliwość swobodnego decydowania własnością. A swobodne decydowanie własnością jest gwarantowane poprzez to, że pieniądz jest
anonimowy, nieprzypisany, nie ma numer, ale każdy może mieć ten znak tego banknotu, czy kiedyś monety. I przede wszystkim ma prawo, nikt jest prywatną jego sprawą, jaką te pieniądze wydaje, byleby to robił legalnie. Czyli wolność polegająca na legalizmie. Tak, legalnie mogę wydać pieniądze na co chcę i nikt nikomu nic co do tego. Jeżeli coś, to tylko w sferze podatkowej, ale tylko dla potrzeb podatków i nie dla inwigilacji, tylko dla potrzeb podatków. I ten Orwell, który się tu pojawił, pokazuje atrofię państwa. Bo ktoś, pan wspomniał to bardzo ważną, taką historycznie ciągle, ona niestety zatracającą się tezę, zatracającą się, to się po prostu kończy. Że pieniądz przestaje być dobrem państwowym, publicznym i został zawłaszczony. Zawłaszczony nie wiadomo tak do końca przez kogo, przez jakieś grupy lobbystyczne, prawda, międzynarodowe rynki finansowe, instytucje i takie tam różnego rodzaju opowiastki. Państwo, a poza tym państwo oddało swoje prawo do bicia monety, czyli te regale królewskie, do której istotą państwa było nakładanie podatków, No i bicie monety. Oddała to bankom centralnym, a te banki centralne zostały sprywatyzowane w sensie dosłownym, niekoniecznie formalnym. Ale tak naprawdę to banki centralne realizują interesy, albo nie wszystkie, ale duża część interesy sektora finansowego. Czyli on nie jest nadzorem, nie sprawuje nadzoru nad sektorem finansowym, tylko jest jego emanacją. No, w Polsce to my wszyscy wiemy. Prawo bankowe tworzą banki rękami banku centralnego, który przedkłada w tej dziedzinie projekty. Jeżeli chcemy zachować państwo, państwo jest nam potrzebne. Po co? Żeby gwarantowało nasze wolności. Bo kto ma chronić nasze wolności? Bo państwo może się sprzeniewierzyć. To jest to państwo orwellowskie, które odbiera wolności i odbiera własność najzwyczajniej w świecie. I może odebrać, oczywiście, że może. Państwo nieraz się patologizowało i nawet niekiedy ubierało to w patriotyczne uzasadnienia, że to może tam dla dobra tego państwa. O, nie powiem, że czasami oni nawet mieli rację. Ale najczęściej było to jednak nadużycie. Nadużycie polegające na odebraniu, dlaczego, bo mogę, proszę zobaczyć, nie dlatego, że mam w tym jakąś ideę, ten wyklęty dzisiaj wyklęta spiskowość, jakoby ktoś ma tam jakieś tam niecne cele, prawda, realizuje. On może realizować je tylko po to, żeby nas stłamsić, ograbić, a przede wszystkim podporządkować, czyli cele absolutnie pozaekonomiczne. Cele, bo pytanie, czy w ogóle władza może być nikczemna? No na Boga może być, a władza anonimowa jest z istoty nikczemna. Przecież wiemy, co to był ten sąd skorupkowy. Najbardziej niesprawiedliwy, najbardziej represyjny sąd to był sąd demokratyczny, bo każdy na tej skorupie tam pisał wyrok, więc wszystkich od razu skazywano na śmierć, bo jeśli by przyszło komuś mówić to wprost, tak, ja cię sądzę, ja cię odbieram, to byłyby jakieś zahamowania. A tu się okazało, że nie, władza anonimowego, nazwijmy to zarządcy, jest najgorsza. Dlaczego? Bo może się kierować najbardziej podłymi, nikczemnymi i nigdy nieweryfikowalnymi motywami. I odebranie obywatelom tego podstawowego atrybutu, masz mało, ale masz to, co masz, jest chronione, bo to jest własność chroniona przez państwo, bo to jest państwowa moneta, państwowy pieniądz, a ty masz wolność do jego wydatkowania jako istota twojego skromnego czy dużego, ale majątku. To znaczy zaprzeczamy czemuś, co być może było źródłem naszej cywilizacji, pewnie nie jedynym, ale właśnie wolność w dysponowaniu własnością uczciwie nabytą, bo ja do tego dodam, chociaż nie zawsze ten warunek był spełniony, ale bo można zasiedzieć nawet w złej wierze. To już antyczni wymyślili, że nawet nabyty majątek w złej wierze można zasiedzieć, czyli stać się jego legalnym właścicielem. Co to znaczy? Chronimy czasem naszą polską świadomość, bo ja tam świata nie chcę, już ostatnie zdanie nie chcę tam naprawiać, bo się tego zupełnie czuję niekompetentny, ale sądzę, że my wychodzimy z tej nędzy, którą biedy polskiej, o której nieraz mieliśmy okazję mówić. Znowu, że ją chce ktoś z nas nią wepchnąć z powrotem, więc chronimy atrybuty naszej odzyskanej, naszego polskiego marzenia, które jest marzeniem o tym, że nie będziemy nędzarzami. A żebyśmy byli, nie zostali nędzarzami, musimy mieć prawo i wolność do dysponowania własnym majątkiem. Do tego jest potrzebny pieniądz, jaki jest
niekontrolowany przez innych, bo inaczej niestety uciekniemy z tymi pieniędzmi, jeżeli będziemy mieli gdzieś bardzo daleko, a wtedy nasz już drugi polski sen nie będzie zrealizowany. Jesteśmy w Instytucie Studiów Podatkowych, więc wypadałoby zapytać też o te takie około podatkowe konsekwencje pozbycia się płatności gotówkowych. Tak jak mówiliśmy na początku, pewnie powstałby taki ogólny system rozliczeniowo-podatkowy. Panie profesorze, czy ten KSeF, Krajowy System E-Faktur, czy to nie był początek właśnie takiego systemu? Więc ja może zagaję, tak żeby była równowaga wypowiedzi, prawda? Więc powiem tak, jak pan doktor pozwoli, że go w pewnym momencie pośrednio, tak nazwijmy, zaproszę, żebym nie rozgadał się. Powiem tak, KSeF jest oczywiście potworem, który nie ma kompletnie od początku żadnego sensu, bo nawet, no oczywiście w tym polskim wariancie, bo oczywiście wszystko można poprawić, to jest taka wielka umiejętność szminkowania zwłok, prawda, jest coś takiego i prawda, i ten nieboszczyk naprawdę może trochę lepiej wyglądać, ale on nie przestaje być nieboszczykiem. Dlaczego mówię w tym kontekście? Ponieważ kontrola podstawowego dokumentu uczciwej, legalnej gospodarki, jakim jest faktura, wydaje się na pozór dość oczywista. Wydaje się, że jednak ten dokument prywatny, uwaga, prywatny, który będzie kontrolowany, tylko jego kontrola nie może zagrażać temu dokumentowi, żeby nie stał się powszechnie używany jako falsyfikat. A kiedy ta kontrola będzie zagrażała temu dokumentowi? Kiedy je zbierzemy w jedną kupę i ktoś będzie mógł je wszystkie oglądać, czyli nas inwigilować. Tak, to jest właśnie to zaproszenie, żebym zakończył, nie za długo nie gadał. To przecież druga ręka tej inwigilacji. Inwigilacja poprzez odebranie prawa do dysponowania gotówką, czyli pieniądzem w sposób niekontrolowany, a z drugiej strony wgląd w to, co kupiłeś i co sprzedałeś, za ile, komu, w jakim nawet terminie płatności. Nie wolno nikomu dać takiej władzy. Co pan o tym sądzi? Znaczy ja w ogóle patrzę na państwo i rolę państwa w kontekście państwa narodowego jako tego państwa, które łączy naród, które włącza, które buduje relacje w wymiarze zaufania i wówczas jako obywatel wiem, gdzie jest ta władza i wiem, dlaczego ta władza jest i mam prawa pewne związane z zakwestionowaniem władzy, mam pewne procesy, które w momencie, kiedy mi nie odpowiada dane rozwiązanie, powiedzieć, że myślę inaczej i razem z innymi obywatelami dokonać pewnej zmiany. I to, co dzieje się w tych wszystkich propozycjach, jeżeli mówimy o wszelkiego rodzaju właśnie wycofaniu gotówki, systemach płatności elektronicznych, systemach rozliczeniowo-podatkowych, to wszystko proszę zwrócić uwagę, że jest tworzone poza strukturą państwa narodowego. Znaczy gdzieś pan profesor powiedział anonimowy, ja bym mocniej chyba powiedział abstrakcyjny nawet, bo my nawet nie jesteśmy, bo anonimowo ja rozumiem, że ktoś jest jednak zdefiniowany i on się w pewnym momencie kryje za procesem głosowania i jakby nie chce pokazać bezpośrednio swojego głosu, ale anonimowość, taka abstrakcyjność pokazuje, że no my nawet nie wiemy, z jakiego kierunku przychodzą dane rozwiązanie, bo koniec rzędem dzisiaj temu, kto wymyślił pierwszy, kto ciśnie nas wszystkich, żeby od gotówki odejść. Koniec rzędem temu, kto powie mi, gdzie płatności elektroniczne, gdzie ten, w cudzysłowie, KSeF się urodził, nawet w państwie, w Polsce. My nie wiemy, kto jest ojcem, matką, autorem tego rozwiązania. Skoro ja nie wiem, gdzie jest ojciec, matka, to ja nie wiem, kto ma jaki interes w takim rozwiązaniu. Więc dla mnie sytuacja, która jakby pojawia się z konkretnego lobby, jakbyśmy się to powiedzieli, lobby jest ogromne usprawiedliwienie, bo my zakładamy, że w tym momencie, że zresztą z panem profesorem mówiliśmy, że w Ministerstwie Finansów działa ogromne lobby informatyczne. No ale jeżeli to mi i te lobby informatyczne podejmuje decyzję za ministrów finansów, to po co nam ministrowie finansów? Czy po co nam struktura Ministerstwa Finansów? Znaczy w ogóle po co wiele struktur, skoro za płatnościami bezgotówkowymi stoją wielkie korporacje płatnicze, no to przestańmy udawać i mówić, że mamy jakiegokolwiek premiera, prezydenta, parlament i tak dalej. Po prostu uznajmy, że władza jest gdziekolwiek inna. No bo wobec kogo byśmy protestowali? Znaczy gdybyśmy zakwestionowali te wszystkie rozwiązania, no okazuje się, że teoretycznie byśmy głosowali przeciwko ministrowi finansów, gdyby wprowadzał ten KSeF,
No ale w praktyce minister finansów no, musiałby przyznać, że to jest władza zupełnie w innych rękach i w innej przestrzeni. I to jest najbardziej niebezpieczne, bo my w ramach, w kontekście tego, w jakiej strukturze dzisiaj funkcjonujemy, weszliśmy do Unii Europejskiej z ideami ogromnymi, z wartościami ogromnymi. Ja jako człowiek młody wówczas liczyłem się z oczekiwaniem takim, no przez lata po 89 roku widzieliśmy tą Unię Europejską, Europę w ogóle jako takie marzenie sprawiedliwości, wartości, no wszystkiego co najlepsze, znaczy demokracji, no wszystko co nam nie było przypisane. Tylko zapomnieliśmy, że Europę tworzył nie Schuman, czyli w tych wartościach, które my oczekiwaliśmy, tylko Spinelli, czyli komunizm i komunista pierwszej wagi, pierwszej wody. I człowiek, który całkowicie nie liczył się z prawami obywatelskimi, prawami państw narodowych, w ogóle uznawał, że to wszystko jest fikcją, niebezpieczeństwem i raczej narodowość traktowana była jako czymś złym. I w tym momencie, jak zaczynamy tego dotykać, no to zaczynamy sobie odpowiadać na pytanie, komu to ma służyć? No, służyć ma temu państwu narodowemu, temu państwu federalnemu, ja przepraszam, ciągle mówię i przejęzyczam się, dlatego że dla mnie pojęcie państwa narodowe jest tak silnie zakorzenione we mnie, że jak ja mówię o państwo, to mi się od razu właśnie te drugi człon się pojawia. Tutaj wcale się pan doktor nie przejęzycza. A tutaj trzeba mówić o państwie federalnym, czyli mówić o logice, w której pytanie, gdzie jest władza, kto w niej będzie sprawował decyzje, w czyim interesie są te systemy płatnicze. Znaczy to, że będziemy inwigilowani, to, że będziemy spłyceni do roli nawet nie obywatela, konsumenta, któremu się, którego będzie się projektowało, bo przecież patrząc na to, jak polityki wspólnotowe powstają, no to one mnie układają w ciekawej roli takiego winnego. No to bardzo ciekawe, ostatnio taki artykuł czytałem o tym, jak padło pytanie, przy biletach lotniczych mamy dopisanie, że emisja CO2 łączy się z moim transportem. I to mi przedstawia firma lotnicza. Przepraszam na emocje, ale dlaczego firma lotnicza przerzuca na mnie swój koszt i swoją odpowiedzialność i winę. Ja mam się czuć winny, bo ja korzystam z usługi, którą daję, to przestańcie mi taką usługę dawać. Jeżeli gdziekolwiek idę do banku, za chwilę się dowiem, że przy wydruku pieniądza będzie też ślad węglowy tego, co kupiłem za te pieniądze. Znaczy ustawia się nas w takiej logice winy. My mamy być winni, czuć się winni, że oddychamy, czuć się winni, że patrzymy, że przebywamy, że podróżujemy, że chcemy z kimś być, kogoś kochamy. My się po prostu mamy czuć winni. Jak będziemy winni, to łatwiej będzie nami zarządzać, łatwiej będzie nas wprowadzić do takiego stanu bezsilności, bo wówczas będzie można postawić alternatywę rozwiązania i powiedzieć, tu jesteś winny, ale możemy cię z tej winy rozgrzeszyć, damy ci inny produkt. Proszę bardzo, ten produkt jest w porządku, ten produkt, ta usługa jest w porządku, ona mniej kładzie na ciebie winy. To pokazuje, drodzy Państwo, że my przestajemy funkcjonować w logice państwa, w relacjach władza, obywatel, zaczynamy iść w jakąś ideologię, w jakąś religię. To znaczy, to jest coś, co jest niezdefiniowane, nieokreślone, nie ma precyzyjnie wskazania źródła. Ja się jako człowiek, jako obywatel po prostu tego boję. To znaczy ja nie jestem w stanie, panie profesorze, czegoś takiego zaakceptować, bo jeżeli dla mnie nie ma wskazania jednoznacznie interesu, tego kto ma ten interes, bo ja rozumiem, kiedy mnie nawet państwo wyciska z tych swoich zdań publicznych, ja rozumiem, kiedy może nawet ten policjant podnieść tą pałkę, broniąc różnego rodzaju, ale ja się na to godzę. Znaczy ja godzę się, bo widzę w określony sposób logikę państwa, mogę z tym walczyć, mam proces wyborczy, mam jakiś mechanizm obronny, ale wobec decyzji wchodzimy w system płatności bezgotówkowej, płatności elektronicznej, system rozliczeniowo-podatkowy, KSeF-y. Ja zadaję pytanie, a jak odwrócić ten proces? Znaczy, czy ja będę miał jako obywatel jakąkolwiek możliwość, bo w normalnym państwie ja bym mógł zmienić władzę. Mógłbym powiedzieć, nie podoba nam się, zmieniamy, nawet robimy rewolucję. A w takiej strukturze, kiedy to wszystko zostaje narzucone z zewnątrz, kiedy mi odbiera się wszystkie moje prawa, zadaję pytanie, co mi zostanie? Znaczy, czy ja będę mógł miał jakąkolwiek władczość, która jest podstawową, fundamentalną władczością wynikającą z bycia obywatelem. Ja się od razu może nie tyle postaram odpowiedzieć na to pytanie, ale przymierzę się do próby. Zacznę od tego, że jeszcze kiedyś, tam właśnie, tam ponad 2000, nawet więcej, 3000 prawie lat temu, podzielono prawo na publiczne i prywatne. To było jedno z największych cywilizacyjnych osiągnięć. Jest prawo publiczne, czyli prawo władzy, i drugie jest prawo cywilne, czyli cives obywatelskie, prawda? Prawo cywilne, czyli prawo prywatne.
I na tym podziale budowaliśmy naszą świadomość, w ogóle nasze my państwo. To jest odpowiedzi na pan. No, nie odpowiedzi, to jest no, w jakimś sensie glosa marginalis na tle tego, co pan powiedział, że jest państwo. Umawiamy się, ona ma sprawy państwowe, reguluje, są sprawy publiczne i są sprawy prywatne. I państwo stoi jako ten strażnik prawa prywatnego. Tak, tak. Bo to państwowy sąd rozstrzyga sprawy prywatne na podstawie prawa, które władza państwowa chroni interesy prywatne. No i właśnie mamy atrofię państwa. No, jak go nie ma, są tacy, nazwijmy to, figuranci, prawda, którzy, no już tak się już mówi nawet, że tak ten współczesny świat to jest ten deep state albo ci wielcy dysponenci wszystkim, czym można i tam sobie dobierają tych polityków, tych figurantów, którzy, no to nic oryginalnego w tym momencie nie mówię. I ktoś nawet powiedział coś więcej, nawet to chyba warto, to jest ta próba odpowiedzi na schyłkowość. To już kiedyś też już było, że pod koniec istnienia nawet bardzo udanych formacji historycznych, nawet cywilizacyjnych, one miały zawsze te trzy etapy. Ten okres bohaterski, jakby zdobywania swojego miejsca, często grabieży okolicznych narodów, prawda? Nawet grabiono rzemieślników. I przesiedlano ich do tego państwa, no bo to był proces innowacyjny, to była wtedy przejmowanie innowacji ludzi. Zresztą dzisiaj tak samo się tych ludzi grabi, tylko niekoniecznie się pieniędzmi grabi, przekupuje, żeby ci innowatorzy pojawili się tam, gdzie są te centrale. I potem ten okres o stabilizacji, prawda, czyli ten okres umacniania swojej pozycji, swojej przewagi. I potem był okres zmierzchu. I ten okres był właśnie taki zawsze orwellowski. Nigdy nie do końca było wiadomo, dlaczego ta, wtedy mówiono, wysublimowana albo taka głęboka, rozwinięta cywilizacja wyradza się i nagle zaprzecza swojej nawet racji bytu, no bo nie broni swego stanu posiadania i wtedy poddani uciekali do no spoza to władztwo tej cywilizacji, która była w okresie zmierzchu. Ja stawiam tezę, oczywiście mi jest łatwiej postawić tą tezę. Nie jestem historiozofem, tylko jakimś, no, nazwijmy to komentatorem, nic więcej. Ale mnie, w moim przekonaniu, nie uogólniam, bo ja się na tym po prostu nie znam i nie będę udawać, że coś potrafię powiedzieć na tyle ogólnie. Natomiast powiem, jeśli chodzi o Europę, ten wariant, moim zdaniem ten okres do 89 roku to jest bardzo ważny. To jest ciągle ta sama formacja o pewnej głębokiej, przeniesiono granice, przesunięto granice. Ta wersja bardzo długo trwa. To jest taka teza stara, historyczna, że długotrwały pokój powoduje takie zwyrodnienie, prawda? Te długo istniejące republiki włoskie, które istniały kilkaset lat, pod koniec to były jakąś przerażającymi satrapiami, a były republikami, tak? Te miejskie republiki były, wydawało się, model demokratyczny powinien gwarantować jakąś minimalną racjonalność, nieprawda. Okazało się, że one się wyradzały przez to, że przetrwały swój czas. Ze smutkiem trzeba powiedzieć, że chyba tak jest teraz. To znaczy, ja stawiam taką tezę, że my jesteśmy, że ta formacja, jej ta federalizacja, o której pan wspomniał, przekreślenie w ogóle bariery między tym, co prywatne, a co publiczne, że nagle bardziej władza, ta formalna, interesuje się sprawami prywatnymi niż publicznymi, publiczne zaniedbuje. Tak naprawdę publiczne głównie się interesuje, jak modelować życie obywatela w jego sferze prywatnej. Masz na przykład nie korzystać z pewnych źródeł energii, prawda? Chociażby. Dlaczego nie chcę? Przecież to są moje wolności. Nagle władza publiczna, formalnie władza publiczna, zajmuje się przede wszystkim sprawami prywatnymi obywatela. To są nie tylko te inwigilacje, nie tylko te ksefy, to jest tak samo i z Zielonym Ładem i z tym wszystkim. Natomiast całkowicie zatraca się w tej roli głównej, państwa. Dlaczego? Bo być może tego właśnie ta federalizacja jest odpowiedzią na jego brak. To jest stara teza, to ja nie może na inną rozmowę. Najbardziej współczesna Unia Europejska przypomina dwór. Tak,
taki dwór, on tak wysysa te elity z tych państw. To tak zawsze było, w Rzymie tak samo było. Wysysano te elity, dawano tym podbitym potem prowincjom, które stawały prowincjami, tym silnym jednostkom możliwość awansu, stałeś się obywatelem rzymskim, jakimś tam senatorem i one traciły elity na korzyść tego molocha, który był, ale ten moloch miał władzę, miał jednolitą władzę, która realizowała nie zawsze mądrze, ale jednak cele władzy jako całości, czyli ubroniono imperium jako całości. Dlatego był ten cesarz. Albo to już okres pryncypatu i dominatu. A teraz mamy dwór bez władcy. Czy w ogóle dwór? Tak. Bo to jest tworzenie dworu, prawda? Cała Bruksela to jest taki dwór, prawda? Tylko ten dwór nie ma władcy, czyli tego deponenta władzy. Albo jest ten, albo ta władza jest tam właśnie gdzieś poukrywana w tych, nazwijmy to, podmiotach, których nie poznamy, albo je poznamy dopiero wtedy, kiedy ten cały system się zacznie rozsypywać. W moim przekonaniu federalizacja nie jest okresem odbudowy, niektórzy twierdzą, odbudowy tej struktury w okresie zmierzchu. Ona jest prawdopodobnie okresem zmierzchu, nawet jej dowodem, bo ona się nie uda ze względu na to, że dwór rządzony przez koterię, a tak zawsze było, historia się tu nic nie zmieniła. Możemy inaczej, tylko inaczej stroje się zmieniają, prawda? Już nie noszą harcapów ani na przykład tug. To tylko dwór bez władcy albo ze słabym władcą był początkiem końca danej epoki cywilizacyjnej i zainteresowanie się obywatelem, czyli upublicznienie jego spraw prywatnych jest typowym przykładem próby zduszenia w zarodku sprzeciwu. Jeżeli jesteśmy zdolni do sprzeciwu, to może to jeszcze wszystko ma trochę szans. No i w tym kontekście też chciałbym jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. W momencie, kiedy zatracimy pewną zdolność własnej decyzji, bo wyobraźmy sobie, że mamy ten pieniądz elektroniczny, mamy ten system płatniczy. Po pierwsze, jesteśmy, powiedzieliśmy sobie, inwigilowani, ale co gorsza, my jesteśmy być w stanie zatrzymani w każdej sekundzie. Bo już przecież w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie były przykłady, kiedy osoby protestujące miały blokowane rachunki bankowe. Można ciebie aresztować, można ciebie uderzyć, ale jak masz zdolność do spłacania swoich zobowiązań, jesteś wolnym człowiekiem, ale w momencie, kiedy ci zablokujemy konto, kiedy ci zaburzymy proces działalności gospodarczej, bo de facto to możemy zrobić przez KSeF, możemy, stwarzając całkowicie abstrakcyjne i absurdalne zobowiązania, których nie masz, a dopóki dojdziesz do prawa uznania, że to jest nieprawdą, to już ciebie nie ma. Więc stajemy się przed takim systemem całkowicie takim, nawet nie autokratycznym, takim terroryzującym, bo on powoduje, że sam lęk wyobrażenia, które wiąże się z tym, co by mogło się stać, może spowodować, że Kowalski po prostu nie będzie przeciwko tej władzy wychodził. I to, co pan profesor powiedział, jest niezwykle ważne. Znaczy, państwo totalnie się zaniedbało, bo państwo nie wykonuje swoich podstawowych ról, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Przerzuca to całkowicie na obywatela, a z drugiej strony tego obywatela, czy członka społeczności, bo teraz nie wiadomo już jak mówić, traktuje jako potencjalnego złodzieja i tego, który działa przeciwko. A więc aby dać taką pewność państwu, no to trzeba ciebie całkowicie zinformatyzować, ale to też daje taką jedną przewagę, bo skoro państwo albo ci decydenci, ci takie, ten deep state, albo jakbyśmy sobie powiedzieli, ci wirtualni, którzy podejmują decyzje, czy szuflują rozwiązania prawne, bo w Polsce to jest bardzo powszechne w wielu sektorach. Oni mają pewne oczekiwania. Oni pokazują rolę członka społeczności. Oni też definiują nas jako tych, którzy są spatologizowani. No bo to jak ktoś jest niespatologizowany, to wobec niego nie nakłada się tego typu instrumentów, które mają cię chronić przed samym sobą. No i teraz zostało to powiedziane, jesteście spatologizowani. Drodzy Państwo, niestety, ja uważam, Panie Profesorze, że nam się za chwilę zacznie udowadniać to, że jesteśmy spatologizowani. Czyli będą instrumenty, które będą w stanie pokazać, że my jesteśmy niemoralni. Że my jesteśmy niemoralni, ta niemoralność, ona jest zaszyta we wszystkie te instrumenty, o których tutaj mówimy. Takie z góry założenie, że trzeba mnie pilnować w każdej sekundzie, w każdej decyzji. I tak jak powiedziałem, tworzy się ze mnie poprawnego konsumenta w określonych oczekiwanych obszarach, którego można będzie bardzo łatwo
przesuwać. I jeszcze jedno chciałem już zauważyć na koniec. Przez lata, setki lat, tłumaczyło nam od podstaw ekonomii, że jeden uczestnik rynku, on jest zły, on jest niedobry, on ostatecznie będzie zawłaszczać i niszczyć rynek i ostatecznie zniszczy też konsumenta, pomimo tego, że na początku nam będzie się wydawało, że to jest dobre. A od jakiegoś czasu, szczególnie tak jak podkreśliłem na samym początku, od tych technologii, które zapanowały światem, tych nowych, te nowe technologie, te technologie wykładnicze, proszę zwrócić uwagę, że one wszystkie się są oparte na monopolu. Kto jest w stanie podjąć rywalizację z Googlem? Kto jest w stanie podjąć rywalizację z platformą X? Kto jest w stanie z czatem GDP podjąć rywalizację? Kto jest w stanie podjąć rywalizację z wieloma takimi dostawcami bardzo szczególnymi, wąskimi, którzy będą i już narzucają nam standard, a literatura, która powstaje, zaczyna ich tłumaczyć. Czyli jak ktoś czyta literaturę opisującą te technologie wykładnicze, to dowiaduje się, że to dobrze, że oni są monopolistami. To dobrze. Dla nas wszystkich jest dobrze, poza tym, że już nie muszę wybierać, to jest zawsze ryzykowne, bo może okazać się, że wybiorę nie tak, jak oczekuje ten, który ofertę mi stawia, to najważniejsze jest to, że ja mam być szczęśliwy, mam być, to zresztą w Polsce też padło, szczęśliwa Polska i uśmiechnięta Polska, mam być szczęśliwy, mam być radosny, mam nie mieć żadnych wątpliwości, tylko drodzy Państwo, jak się popatrzy od czasu, kiedy nam zaczęto wmawiać to szczęście, to poziom chorób psychicznych narasta nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, więc ja wolałbym, Panie Profesorze, być mniej szczęśliwy, a być bardziej świadomy i wolny w procesie wyborczym. I tak bym podsumował te wszystkie dylematy związane z elektronicznymi rozwiązaniami, rozliczeniami podatkowymi, KSeF-em i tym wszystkim, co ma nam ułatwić, usprawnić i powodować, że będziemy szczęśliwi, a tak naprawdę skończymy chorzy psychicznie, drodzy Państwo. No, chyba to jest największe zagrożenie. Ja słyszałem dzisiaj przed naszym spotkaniem rozmowę pana doktora. Mówił pan doktor, że bardzo łatwo jest powiedzieć, że ktoś kradnie, bo w konsekwencji tego wszyscy są złodziejami, mamy już ich na widelcu, łatwo ich ocenić i potem tym się posiłkować, żeby coś osiągnąć. Pytanie, czy właśnie tymi słowami tak naprawdę mówimy, a ja dalej w konsekwencji tego będę słyszał, system podatkowy będzie szczelniejszy, nie będzie tej gotówki, nie będzie tych złodziei wszystkich. Panie profesorze, czy tak będzie? System podatkowy naprawdę będzie szczelniejszy? Oczywiście, że nie, bo oczywiście to jest nieszczęściem tego pytania jest to, że ja się tym zawodowo zajmuję pół wieku, więc wtedy rodzę zagrożenie, zagadania na ten temat, ale powiem najprościej, najkrócej jak potrafię. Kiedy system podatkowy się patologizuje tak obiektywnie, tak strukturalnie, głęboko, kiedy koncentruje się na drobnych nieprawidłowościach zwykłych ludzi po to, żeby w tym samym nie interesować się wielką grabieżą środków publicznych przez wielkich. To jest też wszystko, kiedy już było, tam już całe... Pan doktor reprezentuje swoją, w ogóle przepraszam, nie chcę, żeby się nikt nie czuł urażony, my reprezentujemy tylko samych siebie, ale pośrednio reprezentujemy uczelnię, wspaniałą uczelnię ekonomiczną, polską uczelnię ekonomiczną. Ja z moim ukochanym Uniwersytetem Warszawskim jestem związany od początku swojej pracy zawodowej. I uczelnie są takim miejscem przechowywania, niektórzy mówią, zbędnej wiedzy, która nikomu do niczego jest niepotrzebna, chociaż czasami się przydaje i po to są ci kustosze tej wiedzy, żeby co pewien czas przypominali. Nudziarze są straszni, no bo oni tam przypominają coś, co bardzo dawno było i ponoć już nigdy tego nie będzie. Trzecia prawda tischnerowska, nieprawda, bo to w zasadzie wszystko już było, tyle tylko, że zapomnieliśmy, że już było. I właśnie systemy, jeżeli władza się interesuje na przykład drobnymi, w sumie obiektywnie drobnymi nieprawidłowościami, czyli nie pozwala na, nazwijmy to, małe bezprawie i uważa, że cała jej tam wysiłek inwigilacyjny ma polegać na tym, czy ktoś opodatkował napiwki dla kelnerów, prawda? I to jest uszczelnienie. To znaczy od razu wiadomo, że za tym kryje się jakiś wielki taka
wielka, to tak naprawdę, taka wielkie zło, takie duże, wielkie zło, polegające na tym, że no, to oni mają sfinansować straty w budżecie, które wynikają z działania wielkich rekinów, prawda? I tam się okazuje, że władze w ministerstwach sprawują ludzie z rynku, którzy zajmują się unikaniem opodatkowania. Minister finansów jest, tu akurat nie wiąże z żadnym państwem, bo to ta patologia jest wszędzie, tylko czasami jej nie ma i wtedy są tak zwane dobre okresy i wtedy są niepopularni ministrowie finansów, bo oni naprawdę co robią? Dbają o interes publiczny, czyli tak u nas książek Ksawery Drucki-Lubecki, Franciszek zresztą, on dbał, był nie tak niepopularny, że nawet jedną z przyczyn, autentycznych przyczyn powstania listopadowego to było przeciwko zamordyzmowi podatkowemu, bo on kazał bogatym płacić, a nie ludowi. No i właśnie ta patologia systemów polega na tym, że władza na przykład zbiera paragony i na przykład tworzy repozytorium kas, czyli ściąga z wszystkich kas fiskalnych tą ewidencję i nie wiadomo, co z nią zrobić, bo przez nie nic nie wynika, poza tym, że sprzedano towar. Szczęśliwie jeszcze tam naszego nazwiska nie ma, nas jako nabywców. Natomiast ci, którzy potrafią wyłudzać i unikać opodatkowania, są międzynarodowym biznesem optymalizacyjnym, który ma wyśmienite, ja cytuję, wyśmienite relacje z władzą i tam spotkają się na konferencjach wzajemnych, prawda, minister finansów, tu siedzi firma informatyczna, a tu siedzą przedstawiciele międzynarodowego biznesu optymalizacyjnego. No to jest obraz Unii Europejskiej. No kim był Jean-Paul Juncker? No był przedtem ministrem finansów, potem premierem Luksemburga, potem szefem Komisji Europejskiej. A co to są umowy luksemburskie? To są umowy zawierane, tajne umowy przez państwo Luksemburg z inwestorami, żeby tak trochę fikcyjnie, w sensie formalnym przenieśli siedziby swoich spółek na teren Luksemburga i za to będą mieli tajną stawkę podatkową. I jeszcze w dodatku oczywiście był pośrednik, który brał tą rentę, o której pan wspominał, bo to oczywiście była, władza już była już dawno sprywatyzowana. Po co te opowiastki, które wszyscy znamy? Znaczy, o nich oczywiście wiadomo, nie wolno mówić, prawda? Bo one burzą wizerunek, pozytywny wizerunek tego państwa, czy tam jest właśnie jeszcze państwo? Właśnie to jest to pytanie, czy to jest państwo? To jest to prywatyzacja władzy publicznej, że ona, władza publiczna jest realizowana w interesie nie wiadomo kogo. To jest ta anonimowość, o którym pan powiedział. I tu tylko słówko, w nawiązaniu do pana poprzedniej wypowiedzi. To, no czy ta filozofia, że jesteśmy szkodliwi, że nam się mówi, że nasze szczęście jest szkodliwe, że nasze potrzeby to są, my sprawiamy kłopoty komuś, prawda, że ten obywatel, to on się jakby tak ma się wstydzić tego, że chce zaspokoić swoje potrzeby. Ja już nie mówię o wolnościach, no bo to wiadomo, prawda, bo żebyś nie nadużył, to my, to ty nadużywasz wolności. Ale przede wszystkim, żebyśmy my czuli się odpowiedzialni za to, że, a zarazem trochę winni, tak jak pan powiedział, winni, że naruszamy jakieś reguły, które dotyczą naszego życia prywatnego, naszej prywatności. One są ponoć, że te reguły wyznaczają granice naszej nieszkodliwości albo minimalnej szkodliwości i co najwyżej możemy, posługując się językiem prawa karnego, być uniewinnieni ze względu na znikomą szkodliwość czynu. Jest takie pojęcie w prawie karnym. Ostatnie zdanie. To jest to, co się dzieje, ta cała teoria tego, że instrumenty informatyczne uszczelnią system podatkowy i one są patologiczne, prawo uszczelnione systemami informatycznymi da dochody budżetowe. Nie, ono będzie jeszcze bardziej patologiczne, bo będziemy inwigilować miliony ludzi, z czego notabene pieniędzy fiskalnych to naprawdę nie będzie. Natomiast to państwo będzie opresyjne i takie podłe, w zasadzie nikczemne. I mówię, to człowieku, zajmij ty się tymi rekinami, którzy okradają budżet, odczep się ode mnie. I ci, co to powiedzą, to oni mają rację. Czy też uważam, panie profesorze, że kwestia uszczelniania systemu polega przede wszystkim, czy powinna polegać przede wszystkim na budowaniu zaufania i sensu w tym, że ja w czymś uczestniczę. Nigdy nie będzie w
włączenia mafii do tego procesu, bo mafia nie widzi sensu, żeby płacić, ale jeżeli mafia ma zupełnie inne cele i metody, to dlaczego próbuje się na nas, na zwykłych obywateli, narzucać rozwiązania, które teoretycznie mają chronić państwo przez mafią? No ja przepraszam, ale ja nie uczestniczę w tym procesie, więc dobrze by było, żeby państwo raczej uznało mnie za takiego uczciwego członka społeczności. Ja raczej staram się być dumny wtedy, kiedy płacę podatki, bo wiem, że to jest tą wartością wspólną, ale ten, który patologizuje, i to on, tak jak pan profesor powiedział, on najczęściej nawet nie jest na poziomie państwa. To znaczy to, co dzisiaj największą patologię wytworzyliśmy, stworząc strukturę europejską, znaczy coś, co wytworzyło dziwne zasady związane z podatkiem VAT i z podatkami w różnych państwach, ale to, co najbardziej mnie czy szkodzi w moim przekonaniu takiemu przeświadczeniu o tożsamości, o budowaniu wartości wspólnych, to jest to, że dla tej elity, w cudzysłowie, o której powiedzieliśmy, tej koterii, która rządzi w Brukseli, ten dwór jest nieopodatkowany, ten dwór ma funkcję władcy, znaczy to, co zawsze się łączyło z tym prawem władcy. Król nie płacił podatku, to królowi się płaciło podatki. Więc wszyscy teraz marzą o tym, żeby wejść do tego dworu, żeby stać się królem. Przestrzegam naszych polskich polityków, bo ja się obawiam, drodzy politycy, że wy tak będziecie przejść do tego dworu, potem ten dwór się zamknie i okaże się, że jak wprowadzicie państwo narodowe do tej struktury federalnej, to okaże się, że miejsca dla was na tym dworze nie będzie. Albo będziecie trzeciorzędnym, albo czwartorzędnym uczestnikiem tego dworu, bo historia już to pokazała. Macie nadzieję na działania inne, tylko dlatego, że aby kreować tego typu przeświadczenie, bierze się jednego i pokazuje się taką dobrą historię. To jest to, co cały czas słyszymy, co jakiś czas słyszymy o historii sukcesu w Ameryce, że można być od pucybuta do milionera. To oczywiście nakręca każdego, kto przyjeżdża. Problem polega na tym, drodzy Państwo, że no, tych milionerów to są jednostki, a tych, którzy nie tylko z pucybuta, nawet pucybutem już nie są, a skala biedy, bezdomności w Stanach Zjednoczonych jest wybitnie duża, tylko też mocarstwo, to... Największe mocarstwo trzeciego świata. Dokładnie, tego nie można, o tym też nie można mówić, bo przecież to co widzimy, Ameryka to jest piękna flaga, to jest szczęśliwa klasa średnia. W Europie też się nie pokazuje, nie można mówić o biedzie, nie można mówić o przemocy, nie można mówić o migrantach. Trzeba mówić ogólnie o szczęśliwości, jesteśmy super szczęśliwi, wspaniali. I tak naprawdę do tego to wszystko idzie i nasi politycy będą bardzo, bardzo rozgoryczeni. Chociaż to z drugiej strony można powiedzieć, jak popatrzymy na historię i na to, jak w Polsce ci ludzie, te osoby, które były przed transformacją, które uczestniczyły w systemie komunistycznym, potem jak ich dzieci zafunkcjonowały w różnych miejscach, to może okazać się, że to właśnie się z tą częścią najszybciej człowiek, ta sfera europejskiego decydenta dogada. I to tak naprawdę będzie jakaś tam wąska część i tych ludzi, i ich następców. A z mafią, drodzy Państwo, z mafią walczymy od setek lat, tylko problem polega na tym, że ta mafia kolejna się pojawia. Dlaczego? Bo widzi, że poprzednia zrobiła skutecznie działania, a ich dzieci już są uczciwymi obywatelami. I cały system idzie w tym kierunku. Sprzeniewierzyli się swojej misji historycznej, prawda? Dokładnie, więc ja też wychodzę z założenia takiego, że wszyscy wiedzą, że zagrać trzeba i to na skrajnej ostrości. Znaczy, albo kradniesz miliony i miliardy, albo się nie wygłupiaj. A państwo i tak będzie ciebie ścigać za 10, 15, 20 zł, a obywatele w masie będą się temu przeciwstawiać i budować nieufność wobec państwa. Tylko ta nieufność, ona tak naprawdę później nie przekłada się w moim przekonaniu nawet na zmiany zachowań, bo jakąś taką tendencję do bycia gotowym do życia w zamordyzmie, to jakoś się, nie wiem czy to nie chcę powiedzieć, że genetycznie, ale wielu z nas ma taką potrzebę, żeby jednak zaakceptować. Czy to mimo wszystko lepsze niż bunt? To jest strach przed rewolucją. Tak. Tego się potrafimy bać, to nie samo. To, co pan profesor powiedział odnośnie Zielonego Ładu, przecież to jest mechanika, która tworzy patologię totalną pod znowu hasłem pięknych idei,
ale to jest coś, przeciwko czemu powinniśmy się sprzeciwstawić, a my negocjujemy, a my zastanawiamy się, na ile mocno można nas przycisnąć, na ile jeszcze przeżyjemy, albo uznamy, że my sobie poradzimy. My może tak, ale gro społeczeństwa nie, więc to jest pytanie, czy jako naród powinniśmy się godzić na to, że de facto takie rozwiązania nas wykolejają, że one powodują, tak jak to użyłem tego sformułowania, niemoralny świat, niemoralnego obywatela, niemoralne państwo, wszystko staje się niemoralne. Stygmatyzowane tak. Jego wolności. Dlaczego twoje wolności są złe, prawda? Tak. Dlaczego? Bo właśnie z nich korzystasz i nadużywasz wolności, tylko nie wiadomo w imię czego. No i ta gra w niemoralność, która cały czas zakłada, że ja niemoralny nie jestem, i w pewnej chwili chyba na złość człowiek będzie tą patologię kreował. Znaczy, jak państwo we mnie nie wierzy, no to tak naprawdę po co? Po co ja mam się starać, albo po co mam się zachować normalnie? No to, ale to, co też pan profesor zauważył bardzo celnie, jeżeli się tworzy rozwiązania masowe, w którym się chce udowodnić, że z obywatela da się coś wycisnąć, to po to, żeby zasłonić braki, które będą wynikały za chwilę z tego, że ktoś zrobi wielki numer, na kolejny numer i wzbogaci się na państwie, na nas wszystkich, na podatnikach, no bo naczynia są powiązane, one są łączone, znaczy gdzieś coś przepływa i tutaj ostatecznie nie wykreuje się jakiejś dodatkowej wartości. Nawet jeżeli ktoś dodrukuje pieniądze, to nie będzie dodatkowa wartość, będzie tylko i wyłącznie więcej pieniędzy. Tak samo z kwestią podatkową i z dochodami budżetowymi. Nie będzie tego więcej, tylko będzie pytanie, z którego źródła zostaną przeciągnięte. Właśnie wspomniał pan doktor o tym drukowaniu pieniędzy. Też wspominaliście panowie o Stanach Zjednoczonych, tam to jest zawsze taki żywy temat. Mówi się, pojawia się kryzys, to dodrukują trochę tych dolarów i sobie poradzą. W Polsce również często o tym słyszeliśmy. Nie byłoby tego drukowania, to może tak naprawdę ta gospodarka była bardziej realna, funkcjonowałaby tak naprawdę rynkowo. Może ja się w tym momencie zgłoszę do wygłoszenia herezy. Ja uważam, że pan celowo, panie Jarosławie, nas trochę prowokuje słowami fałszywymi, że nie ma żadnego drukowania pieniędzy, czegoś takiego. No w ogóle czegoś takiego obiektywnie rzecz biorąc nie ma. No, to jest taki język odziedziczony przed... Do dzisiaj jeszcze niektórzy go używają, że tam druk pustych pieniędzy, innych niż puste nie ma. No bo... nawet to złoto... To miało obiektywnie jakąś wartość, prawda? Czyli cały pieniądz pochodzi z emisji, prawda? Zresztą ten złoty też pochodził z emisji, na przykład psuto pieniądze, tam dodawano tam ilość srebra, ograniczano tak, tam. Nas niszczył psu pieniądza, niejaki Fryderyk Wielki, kiedy podbił, zajął Drezno, a tam w Dreźnie były te matryce, bito pieniądze, te mówię Rzeczpospolitej, no i właśnie zalewano nasz rynek psutym drukiem pieniędzy, tym czym blaszanego, prawda? Więc przecież to, no, jak użyje się fałszywego słowa, no to potem się z nim tam zmagamy, z tym słowem, i na tych zmaganiach można tam lepiej czy gorzej polec, prawda? Wtedy się te wszystkie relatywizuje, te pojęcia, prawda? Może coś jest nieprawdziwe, ale jednak mimo wszystko należy jednak ten aspekt brać pod uwagę. Powiem w ten sposób. Nie dam się wciągnąć w dyskusję, chociaż była nas zastawiona na mnie pułapka, że ja będę teraz się długo wybrzydzał na temat druku pieniędzy. No przecież to jest istota władzy, to jest druk pieniędzy. Władzy, tak. Jeżeli chcemy być państwem suwerennym, ja ciągle wracam może tak trochę z taką obsesją, że jednak my mówimy po polsku, że jesteśmy częścią polskiej strefy językowej, a w tej polskiej strefie językowej przy pomocy tego języka szukamy odpowiedzi na pytania nas dotyczące, bo ja nawet przerysuję to tak celowo, że tak naprawdę tylko w danym języku możemy odpowiedzieć na te pytania, które są ważne, bo odpowiedzi są ważne dla tych, którzy najczęściej będą chcieli usłyszeć
w tym języku. Oczywiście, że język też można zafałszować i mówić po polsku w sposób wrogi wobec Polaków i wobec polskości, a my musimy odpowiedzieć, mówimy po polsku, więc mówię, nie wiem, nie czuję się kompetentny, żeby tam nawracać, aby tam apostolat czynić dobra powszechnego, chociażby w Hiszpanii, z całym szacunkiem dla tego narodu ponoć podzielonego w przerażający sposób, bo ten świat się rozpada. No przecież, no, ja wiem, tego nie wolno teraz powiedzieć, że kryzys tej formacji, właśnie te wszystkie pomysły federalne, to jest taka próba tej reanimacji, że ten dwór bez cesarza będzie tym rządził z tych elit takich wielobarwnych i kierujących się swoimi interesami, on będzie racjonalnie rządził takim potworem, który nie jest w stanie rządzić każdym z poszczególnych państw, bo tam się nie da pogodzić. Przecież mamy rozpad, przecież XIX-wieczny, na Boga, powiedzmy to sobie po prostu, wiem, że tego nie wolno powiedzieć. Przecież w XIX wieku wymyślono naród niemiecki, prawda, połączono Badeńczyków, Wirtenberczyków, Prusaków, prawda, tam Saksończyków, bo to są Niemcy, prawda, to jest jeden naród. Włosi wtedy się wymyślili, że są, to nie było tak bardzo dawno. Francuzi trochę wcześniej wymyślili, że to jest jakaś tam jedna Francja. Teraz oczywiście Rosja musi się rozpaść, prawda, no ale nie wolno, nie, no, jeden naród został już uzaklepany, ten włoski, czy ten francuski, czy ten hiszpański. Katalonia, prawda? Już nie mówiąc o Walii, Zjednoczonym Królestwie. Przecież to się teraz sypie. To jest normalne. To nie jest, ten bunt wewnętrzny, nawet kiedy on nie jest ani krwawy, ani zły, ani podły, ani nikczemny, on jest. I teraz wracając do tego wątku. My jesteśmy przez cudowny zbieg okoliczności, a głównie przez naszego, nazwijmy to, wschodniego sąsiada, który się nazwał Związek Socjalistyczny Republik Radzieckich, tak byśmy to tłumaczyli, jesteśmy pierwszy raz państwem narodowym. Taką rekonstrukcję narodową dokonano, bo dokonano tak naprawdę. Jeżeli chcemy zachować ten pomysł, po co nam Polska, taka kiedyś książka wyszła, bardzo ciekawa, nie wszystkie wypowiedzi, wiadomo, że się nie zgadzamy ze większością wypowiedzi, ale to jest właśnie wartość tej książki. Po to nam jest Polska, że, no, że inne warianty były prawdopodobnie gorsze, chociaż do tej wszystkie warianty przywrócenia polskości też nie były najdoskonalsze, prawda? Ale jeżeli ten pomysł uznajemy na zasadzie wyboru, no to nam potrzebny jest nasz pieniądz, kropka. A skąd się bierze ten pieniądz? No z emisji, prawda? Więc emitujmy go w ten sposób, niech władza go emituje w ten sposób, aby było to dla dobra obywateli, bo to jest ten podstawowy miernik, nie zubażało obywateli, nie zubażało biedaków i biedacy nie stali się jeszcze większymi nędzarzami i z drugiej strony służyło państwu jako całości. Dlatego i jak to się robi? Praktycznie, prawda? I trzeba oddać tym, którzy to potrafią. Jak nie potrafisz, no to idź zatańcz, zaśpiewaj, prawda? Natomiast to się też da zrobić, bo wbrew pozorom to wcale nie jest takie bardzo skomplikowane. Ja bym w tym temacie, panie profesorze, poszedł w troszkę w innym kierunku i powiedział, czego ja się spodziewam, bo mówi się, że oczywiście też mam podobne podejście co do kontekstu pojęcia do druk pieniądza, ale zastanawiam się, jeżeli się próbuje nam wtłoczyć jakieś rozwiązanie, to znowu jaki jest w tym interes i dlaczego ktoś chce odejść od tradycyjnego pieniądza i chce mieć elektroniczny? Bo w moim przekonaniu elektronicznym będzie z dnia na dzień można zrobić człowieka milionera i biedaka. Mało tego, będzie można niezauważalnie dla kogokolwiek po prostu go okraść. Ja powiem tak na przykładzie własnym. Ja swoim dzieciom kilkanaście lat temu założyłem konta i w momencie zakładania tych kont, rachunki takie bieżące, nie zauważyłem, że bank, który zaoferował tę usługę dla młodych ludzi, powiązał każdą płatność, którą oni wykonają, z tak zwanym celem, czyli od prysk każdej transakcji był zaokrąglany, mniej więcej każda transakcja była zaokrąglana tam do pełnych dziesiątek złotych. Czyli jak wydaje 8 złotych, to znikały dwa na cele. Ja tego nie widziałem, bo ja widziałem 8 złotych, a nie widziałem tego celu. Proszę sobie wyobrazić, że po trzech latach się zorientowałem. Znaczy zorientowałem, zadałem pytanie, dlaczego tak szybko pieniądze schodzą z waszych kont. Oni mówią, że nie schodzą z naszych kont, to tylko ty tego nie widzisz. I nagle się okazało, że każdy z nich ma na koncie schowane w celu ogromne pieniądze. A ja cały czas codziennie sprawdzając, czy tam raz na tydzień, raz na dwa,
dolewałem im tą możliwość wykonywania przez nich płatności, zwiększałem im, dziwiłem się, dlaczego tak szybko oni obracają pieniądze. Okazało się, że nie. Teraz, proszę Państwa, spróbujmy sobie masowo to wyobrazić. Masowo, kiedy z każdej transakcji, którą wykonujemy, ginie grosz. On nie ginie Wam z Waszą decyzją, bo rozliczacie się co do grosza gdzieś tam. Często się obrażamy, że ktoś nie może wydać grosza. Ale takie groszowe transakcje w miliardach tych transakcji spowodują, że będzie można wytworzyć ogromny kapitał przepływowy. Mało tego, uważam, że fałszywym jest, że ktoś mówi, że czegoś nie można zdublować, nie można zwiększyć liczby danego nominału. Wszystko można, w elektronice wszystko można. Mało tego, przez sztuczną inteligencję, drodzy Państwo, można dla każdego z nas pokazać inny monitor. Dlatego, że ja będę widział swój monitor z inną wartością, bank będzie widział mój monitor z inną wartością, a mój kontrahent będzie jeszcze coś innego widział. To wszystko powoduje, że będzie można wytworzyć całkowicie sprzeczną informację i bardzo niebezpieczną informację, szczególnie w obszarze działalności gospodarczej. Zaufanie w działalności gospodarczej jako pojęcie podstawowe, fundamentalne przestanie mieć jakąkolwiek wartość. I to jest najbardziej niebezpieczne. Znaczy, dla mnie za każdym razem, kiedy się pojawia pewna wartość takiego dobra, które ma zastąpić coś, co nagle traktujemy za patologię, nagle stwierdziliśmy, że pieniądz jest zły, gotówkowy pieniądz jest zły, to powiemy, że będzie coś lepszego. Tylko, drodzy Państwo, jak w historię spojrzymy, to nigdy to, co lepsze miało być, nie stało się lepszym, a wręcz spatologizowało to, co do tej pory nam się wydawało, że było niedoskonałe, bo niedoskonałym jest. Ale panie profesorze, nie uznaję, że coś jest niedoskonałe, to znaczy należy to zamienić na lepsze, szczególnie wówczas, kiedy jest to całkowicie niekontrolowalne, albo wracając do pierwszej części naszej rozmowy, gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tego, kto to kontroluje. I po co to robi. Więc w tym momencie jest to rzecz odrzucana przez mnie. Panie doktorze, i zainspirował mnie nasi widzowie będą ponosić tego ciężkie konsekwencje, bo pan mnie zainspirował, prawda? Ale nie chciałbym, żeby tą myśl, którą postaram się kontynuować, żeby ona gdzieś tak zawisła. Powiem najprościej. Nawet nieważne jest to, po co to chce robić, ten, kto nas chce inwigilować. On nie ma do tego prawa, musimy zaprzeczyć to prawo. Musimy powiedzieć, masz listę. Listę sfer, które możesz nas kontrolować. Na przykład, czy płacimy podatki, prawda, uczciwie. Prawda, to się zgódźmy co do tego, ale tak naprawdę to niewiele więcej. Czy na przykład nie kradasz kogoś, prawda? Czyli lista i celów, którym ma służyć inwigilacja, musi być zamknięta. To jest właśnie ten podział. Sprawy publiczne. O, to są sprawy. Koniec. Lista spraw publicznych jest listą zamkniętą. Więc tak. Nawet nieważne, nawet jak my nie wiemy po co, to znaczy, że jest źle, prawda? Nie wiadomo po co jesteśmy inwigilowani, zwłaszcza, że nie wiemy, on nawet tej listy nie ma, spraw, którymi się ma prawo zainteresować. Ale jeszcze jedno, bardzo proste, takie, nawet dość, może mi wybaczyć, banał trochę tego, co teraz powiem, ale ten banał jest w moim przekonaniu czymś... Może nie do końca pamiętanym, może tak, może tam trzeba coś ocalić od zapomnienia. Przecież my musimy patrzeć na nas, nie w taki sposób, znaczy żyjemy tylko w tym czasie, jest dzisiaj, prawda? Tak naprawdę to jest tylko dzisiejszy dzień. Ta przeszłość jest dzisiaj, jak ją przypomnimy, przyszłość, jak sobie ją wymyślimy. I w tym czasie, w którym się spotykamy, bo to jest ważne, bo tamte sprawy są takie didaskalia, takie opowiastki, których ja się czasami lubuję ku nieszczęściu moich słuchaczy, prawda, bo opowiadam jakąś przeszłość, którą urojoną, która można powiedzieć, ona jest tylko po to, żeby powiedzieć, że wszystko już było, ale czego nie było? Nie było czasu teraźniejszego, tego, który jest dzisiaj. I my jesteśmy w momencie... No takiego, z jednej strony wymieramy demograficznie, to jest katastrofa, to już wiemy to już zupełnie, a z drugiej strony nagle zagrożono naszym w ogóle wyobrażeniom podstawowym. To wszystko, co na dzisiaj rano słuchałem, że tam trzeba całkowicie zlikwidować źródła energii na Podlasiu, bo tam one są niedobre, one się zastąpi innym. I tam takie opowiadano, że mamy przestać wszystko to, co
co zgromadziliśmy w takim skromnym naszym życiu, okazuje się właśnie to złe, że to jest, ta zła własność, o której Pan powiedział. Mamy się coś winni i powinniśmy się pogodzić z tym, żeby to wszystko porzucić. No to właśnie to są te podstawowe pytania. To jest podstawowe pytanie. I to ja jestem, jak sobie powiem, każdy człowiek stary jest jednak konserwatywny i mówi, zapytajcie się o to ludzi. Zapytajcie się. Nie będę mówił, zaprotestujcie, ale zapytajcie. Jeżeli nie macie na to zgody ze strony obywateli, to znaczy, że wam nie wolno tego robić i tylko tyle. I niezależnie jaki tam mocodawca stoi za wami, jakimi celami się kieruje, to ja mam go gdzieś. Ja do was mówię, że nie macie legitymacji ku temu, aby odbierać ludziom zwykłe ich wyobrażenie o własnym szczęściu, takim jakim ono jest dzisiaj. I to jest najważniejsze, żeby to chronić. No ostatnio z panem doktorem rozmawialiśmy trochę żartobliwie, jaki język obowiązywałby w tej wspólnej Federacji Europejskiej. Teraz może trochę mniej żartobliwie, ale chciałbym spytać pana doktora, może bardziej nawet jako ekonomistę, jaka byłaby ta wspólna waluta. I nawiązując do tego, że wszyscy chcieliśmy do Unii, wszyscy chcieliby euro, więc może to byłby kolejny taki element, który Polaków przekonałby do tego, żeby się wręcz zgodzić na to, żeby wprowadzić transakcje bezgotówkowe. Znaczy ja uważam, że na pewno jest to jakaś próba przyciągnięcia do uznania, że emocjonalny związek z pieniądzem w tym momencie jest łagodzony, czyli jak staje się coś elektroniczne, to staje się nijakie i można się tak naprawdę w elektronicznie zastąpić każdą inną nazwą, wartością, czymkolwiek. To jest takie rozerwanie z emocji, które mamy, kiedy dotykam, tak jak powiedziałem w pierwszej części, kiedy czytam to, co jest na banknocie i kiedy wiem, co reprezentuje ta wartość pieniądza. Ale ja uważam, że gra idzie troszeczkę dalej. To znaczy ja uważam, że euro też jest przejściowym rozwiązaniem, bo tak naprawdę patrząc na wszystkie elementy, i zielony ład, i niebieski ład, i federalizację, to my, wydaje mi się, teraz stawiam tezę, panie profesorze, że my idziemy w kierunku pieniądza, nie modelu, który znamy do tej pory, tylko grywalizacji. My będziemy grali o wartości, w zamian coś będziemy dostawać, nie będziemy zbierać punkty za dobre sprawowanie, za emisję CO2, albo brak emisji, albo będziemy karani za to. Wtedy będzie nam, jak wróci logika swoistej gospodarki barterowej, jak ty będziesz grzeczny, to jak Jasiu posprząta zabawki, to dostanie czekoladkę, a Małgosia jak nie posprząta, to nie dostanie czekoladki. My jesteśmy sprowadzani przez model, którego bazą jest komunizm. Znaczy my mamy być oderwani od wartości, które tworzyły kapitalizm i relacje gospodarki, która stała na fundamencie. Pieniądz jest fundamentem gospodarki kapitalistycznym, więc ten pieniądz się nam odbiera, bo za chwilę nam się będzie się mówić, że on w ogóle nam jest do niczego niepotrzebny, bo skoro wszystko dostaniesz dostarczone, może okazać się, że nawet praca nie będzie twoja potrzebna, a wtedy to już w ogóle się zdegradują, bo przecież dochód gwarantowany jest testowany, robotyzacja idzie, 40-60% zawodów ma zniknąć w wyniku sztucznej inteligencji. No to po co? No to możesz być w danym miejscu, nałożymy ci gogle, wirtualny świat przez gogle i będziesz sobie patrzył, albo ci wszczepimy, bo może okazać, że to już nawet nie trzeba nie nakładać i twój mózg zacznie wytwarzać obrazy szczęścia, doskonałości. No to po co ci pieniądze? Znaczy po co ci transakcja, po co ci wymiana, po co ci cokolwiek? My za ciebie to zrobimy, my będziemy tworzyć wartość. Czyli będą dwa światy w tym momencie, ten świat, do którego ci wielcy będą przypisani, oni będą żyć w warunkach, które zdarzą się z realnym szczęściem, czyli z kłopotem, codziennością, z ryzykiem. No to jest piękne, to jest wspaniałe, to jest cudowne i nawet porażka jest dobra, bo ona nas tworzy jako człowieka. A tutaj będzie się wmawiało, że to wszystko jest niebezpieczne i będzie realizowane właśnie w kontekście, w moim przekonaniu, odejścia od wszystkiego. Znaczy będzie próba wmówienia, że to jest tylko i wyłącznie przeszkoda w normalnym funkcjonowaniu. Zobaczymy za 5-10-15 lat, jeżeli pójdziemy w tym modelu federalnym, zobaczymy, jak będzie wyglądała rodzina, jak będzie wyglądało wychowanie dzieci, czy w ogóle takie będzie.
czy te prawa, które dzisiaj są tak zwanymi prawami kobiet, nie zostaną zmienione na prawa, które będą wynikały z totalnego prawa dziecka do wyboru sobie rodzica. No bo przecież dlaczego ja jestem skazywany po urodzeniu dla rodziców, którymi wiadomo, że w wieku 14-15 lat będę się kłócił? No to trzeba wyprzedzić ten problem. A po co nam wszystkim jakiekolwiek relacje, bo przez nich są same kłopoty. Znaczy, przecież ile z nas wspomnień mam w głowie, które mówią, że ktoś był zły dla nas, niedobry, taki czy siaki, i mamy wyobrażenia czegoś, co jest nieprawdziwe. No to jak powiedziałem, dostaniemy wirtualny świat, w tym wirtualnym świecie będziemy jak w świecie Barbie, wszyscy uśmiechnięci, będziemy tańczyć, tak jak ostatnio posłanki tańczyły w Sejmie. Znaczy, coś takiego to wskazywałoby na chorobę psychiczną, i to zbiorową, a okazuje się, że można to wykonać. To jest szczęście, drodzy Państwo, i to jest coś, co całkowicie odrywa tych ludzi. Tam ministr, panie, które pełnią funkcję ministra. Już nie będę robił z siebie nowoczesnego człowieka, bo nie mam żadnych cech nowoczesności. Raczej jak Państwo patrzą na mnie, to we wszystkim, łącznie z ubraniem, konserwatywny, więc zostawmy to. Nawet nie jestem postępowy we fryzurach i w samochodach, w niczym nie jestem postępowy, drodzy Państwo. Jakoś tak zawiesiłem się w przestrzeni i w próżni. I jeżeli widzę ten świat, który idzie w tym kierunku, że robienie z siebie idioty zbiorowo poprzez skakanie w Sejmie. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz jako młody człowiek w Sejmie wszedłem do Sejmu, byłem zachwycony balustradami. Dotykałem je i mówiłem, one są piękne, przestrzeń jest piękna. Wszedłem na tą salę obrad w czasie, kiedy te obrady się nie trwały, i myślałem sobie, jakie to jest ważne miejsce, że coś się tu dzieje. Jak siedziałem w tych przestrzeniach, gdzie można oglądać obrady, to było to dla mnie ważne. Jak mogłem się spotkać z politykami, których szanowałem, no bo byli jeszcze tacy, a to było dawno, drodzy Państwo. To wszystko inaczej wyglądało. A dzisiaj jest jedno wielkie pajacowanie i degradowanie wszystkich instytucji, wartości państwa. Więc tak jak powiedziałem, to co się dzieje z pieniądzem, to jest tylko gra przejściowa, która ma nam udowodnić, że nic już nie ma wartości. Państwo też nie będzie miało wartości, a jeżeli przestaniemy w cokolwiek wierzyć, to zabieranie nam jeszcze tego, co my w jakikolwiek sposób wartościujemy, już będzie proste, łatwe i przyjemne. Tak, panie profesorze, widzę świat, ale może się mylę. Może nie do końca, na pewno nie w polemice, ale w pewnych prawa do akcentów. To, co pan powiedział, w jakimś sensie jest kolejnym obrazem tego surrealizmu naszej rzeczywistości. Przyjmijmy taką tezę, że jest również surrealizm poza sztuką. Tak przyjmijmy, prawda? Że jest jedną z metod wyjaśnienia rzeczywistości, no bo po co używamy tych słów? Żeby coś sobie wyjaśnić, coś zrozumieć, że jest również, że są ludzie zdolni, nie tylko twórcy, są zdolni do surrealizmu, i oni właśnie, te sceny, które pan przedstawił, to są właśnie te sceny surrealistyczne. Inni to nazywają upadkiem. Ja wiem, zgoda, dobra. To też jest w myśl tego, że wiemy, jak powinny, że jak było, to było lepiej, prawda? To jest to nawet jakaś profanacja, zgoda. Teraz przyjmijmy taką tezę, że jest prawo nas wszystkich do tworzenia świata surrealistycznego, i ten świat surrealistyczny jest tym światem, dopóki on jest ich światem, to jest wszystko w porządku. Natomiast on może być światem dla nas powszechnie obowiązującym, narzuconym, że nagle to są, bo pamiętajmy, o kim mówimy, o ludziach, którzy stanowią prawo, więc czy mogą stanowić prawo surrealistyczne, orwellowskie? Tak, to już było, prawda? Znowuż też, tylko my sądzimy, że nas ta choroba powinna ominąć. No, panie profesorze, ona nie tylko ominie, już jest zapowiedź, to jest na przykład zapowiedź ustawy, która ma walczyć z językiem nienawiści. Tak. To jest i Orwell do potęgi. Znaczy, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której każde słowo może być odebrane jako nienawiść. Ale za nienawiść można człowieka skazać, można izolować. Czyli zabroniony, zagrożony. Zabroniony, który nie jest w żaden sposób zdefiniowany. No. Więc a gdzie się pojawia, bo to może nie była, do tej pory była to zmiana akcentów, a teraz taka pewna nuta polemiki. Jesteśmy
zapatrzeni w siebie. To jest taki, jesteśmy z różnych pokoleń, ale jednak jest jakaś nić pojęciowa, która nas łączy. Ja obaj rozmawiamy z naszymi studentami, którzy z pokolenia około 20-latków, to wiemy, że szukamy tej nici, tego zawiązku pojęciowego, którym czasami się nam nawet udaje, ale być może nam trochę bliżej. I to co jest być może naszym błędem, to, że my jesteśmy... My skoncentrujemy się na tym, dostrzegamy swoje problemy, że my je dostrzegamy, analizujemy, bolejemy nad nimi. Natomiast nie potrafimy albo nie, nawet się boimy, ja się powiem szczerze, ja się bardziej boję, wyjść poza nie i powiedzieć: przepraszam bardzo, ale to są już tylko moje problemy. To już są tylko moje problemy i one już nikogo tak naprawdę nie obchodzą, bo ci, którzy po nas przyjdą, nie będą być może nawet chcieli przeczytać tego, co myśmy napisali, prawda? Świat jest pełen zapomnianych bibliotek, które potem tylko archeolodzy tam znajdują i potem są przedmiotem archeologii stosowanej, prawda? Oczywiście tylko nieliczne dzieła zostały współcześnione, a większość została zapomniana. Ten świat umiera. Umiera w sensie dosłownym. Nie chcemy tego powiedzieć o nas, prawda? Bo mówimy, nie, to tamten Zachód, prawda? Tam się ten prawdziwy Zachód, tamte dzielnice, prawda? Ten migracja, prawda? No ta migracja już jest czymś nieusuwalnym. Wygrywa demografia, która daje ciągłość. Nie ma ciągłości. Nie istnieje pamięć instytucjonalna, tak jak zapomniano cały dorobek. Rzym bizantyjski mówił w Grece i w ogóle nie znał łaciny i w ogóle go nie interesowała ta łacina. Dopiero myśmy przypomnieli sobie przez przypadek, grabiąc tam Konstantynopol, z tych ksiąg ówcześnie też zapomnianych, napisanych po łacinie. I dlaczego nie koncentrujemy się na problemach, które, zgódźmy się, są nie tylko czasami zabawne, surrealistyczne, ale przede wszystkim zabierają nam czas, który jest potrzebny dla chociażby debaty nad rzeczami znacznie podstawowymi. Przecież wymieramy jako społeczność, nie tylko my, to na Góra Pocieszenia inni też wymierają. Co mnie to obchodzi? Wymieramy. Załamanie demograficzne jest faktem. I to wszystko, co widzimy, raczej wspiera to załamanie. Nie widać w nim żadnej koncepcji. Gdzie jest jakaś dyskusja, prawdziwa dyskusja na temat chociażby rozwiązania problemu następstwa. My po prostu nie mamy następców. Wyczerpujemy swoją misję historyczną. No i nie zostajemy samotni z tymi problemami, prawda? Samotni. Zostajemy sami, prawda? I co jest tym wszystkim, żeby już tak dobić i nikogo to nie będzie za chwilę obchodzić. Na pewno, panie profesorze, mam takie poczucie, że mój odbiór świata i to, że nazywam pajacowaniem taniec zbiorowy w Sejmie, jest niszowe, bo zakładam, że duża część społeczeństwa mogłaby potraktować to jako nowy wymiar parlamentaryzmu w Polsce, ale pozwolę sobie zostać w tej niszy, nawet jeżeli miałbym wymrzeć. Liczę tylko na to, że tak jak słowa pana profesora, tak kiedyś gdzieś może moje w mniejszej części ktoś sobie przypomni i pomimo tych bibliotek zapomnianych albo części spalonych, coś się uda odnaleźć i gdzieś tam, zresztą po to też to robimy w kontekście naszej dyskusji i upubliczniania, żeby może gdzieś tam następne pokolenie, jak jeszcze tą technologię będzie w stanie obsługiwać, to za kilkadziesiąt lat odkopie i zobaczy, że można było myśleć inaczej. Nie skakać, brykać i udawać, że świat jest nierzeczywistością, tylko zastanawiać się nad konsekwencją każdego z rozwiązań, które jest, czy się próbuje implementować, czy jest implementowane. Jest pocieszenie, ale no tak, to jest ważne, no bo dopóki żyjemy, pocieszamy się. Nadzieję.
Ja boję się, że to wszystko niestety zmierza. Pan profesor dzisiaj użył takiego słowa, o grabieży pan profesor wspomniał. Jakiś czas temu natknąłem się na tekst pana profesora, gdzie o tej grabieży pan profesor pisze cały artykuł w kontekście historii Polski. Boję się, że to niestety to jest jedyny cel i to wszystko, o czym tutaj mówimy, to wszystko zmierza w tym kierunku. Może tak, może będę takim rodzajem zapowiedzi, bo w końcu cytuję pan mój tekst, więc już wszystko, co to już tam napisałem, ja zacznę od cytatu. Cytatu osoby, które miałem zaszczyt znać, taki los mnie tam skojarzył go w pewnym momencie, taki, czasami mam szczęście spotykać ludzi wspaniałych, to był Jacek Kaczmarski. To bardzo było dawno i można powiedzieć już zupełnie nieprawda, ale był bardem, poetą pokolenia. I w słynnym epitafium dla Wysockiego jest taka część tego wiersza, że o próbie wystawienia Hamleta w Związku Radzieckim, pamiętajmy, to były te kręgi piekła, którym był Związek Radziecki, mówi Hamlet do swojej matki, oczywiście słowami Jacka Kaczmarskiego, wszak on męża twego zabił, zgładzi mnie, splugawi tron, zniszczy Danię, lud ograbi, bijcie w dzwon. Ten dzwon jest już tą symboliką rosyjską. Lud ograbi. To jest nasza historia. Teraz jest wielu już tak... Ja nie jestem historykiem, ale i Howard Zinn tak zobaczył, że historia ograbionego ludu jest ważniejsza niż historia elit, czy też między innymi praca o ludowej historii Polski Leszczyńskiego, czyli widzimy to, że ważniejsi są ci nieważni i że dawaliśmy się ograbić, chociaż ciągle marzyliśmy o tym, żeby nie być nędzarzami. Właśnie to marzenie być może utrwalało naszą polskość, prawda? To jest moja teza, że my to z biedy jesteśmy i nasza Polska jest odrodzona. Myśmy tam trochę tam zawłaszczyli historię pana Michała i Dzikich Pól, prawda? Które to piękna bajka i notabene wyznawana przez nędzarzy, którzy wtedy byli ich pradziadowie, czy tam prapradziadowie byli chłopami pańszczyźnianymi, którzy kije brali od swoich panów po to, żeby oni mogli swoje wolności realizować. Tak, to o czym teraz mówimy, to już koniec tej moich przypowieści, to mówimy o kolejnej wersji ograbienia nas. Ograbienia. To jest bunt przeciwko importowi zboża, to jest bunt przeciwko biedzie, bunt przeciwko Zielonemu Ładowi, to jest bunt przeciwko ograbieniu nas, bo ja się z nimi utożsamiam. Polscy chłopi, mają taką pewną zdolność, którą mi kiedyś profesor Błyszyński, kiedy byłem studentem, powiedział, kiedy uczył nas prawa rzeczowego, zapytał się, kto tutaj ze wsi jest. No i tam niech wszyscy nie do końca, ja nie jestem, ale tam podnieśli rękę. O, to ja was nie muszę uczyć, bo wy rozumiecie własność prawa rzeczowe, bo rozumiecie je z istoty, nie trzeba was tego uczyć. Dlatego bogactwo nie bierze się z chciwości. Bogactwo bierze się z rozumienia własności, ochrony własności. Kto chroni własność publiczną w Polsce? Gdzie są ci nauczeni, którzy mają w imieniu Skarbu Państwa nadzorować spółki Skarbu Państwa? Kto ich uczył chociażby? Jeśli oni tego nie umieją, to trzeba ich tego nauczyć. Uczył ich ktoś tego, co to znaczy być właścicielem? Własność, czyli niechciwość, nie sknerstwo, tylko ono jest czasami potrzebne, tylko ono musi być zbudowane na fundamencie własności, że ja to, co mam zachować. Nawet jak mam mało, to mam tak samo zachować i nie ma pojęcia, łatwo przyszło, łatwo poszło. Właśnie wszystko mi przyszło trudno i nawet i to, co... A mam prawo, ostatnie zdanie, żądać restytucji. Kto mnie ograbił, to niech mi to zwróci. To są prawa niezbywalne. Niezbywalne prawa ograbionego. To jest też prawo do sprawiedliwej wojny w imię odebrania tego, co mi bezprawnie odebrane. I no i
historia to jest na dłuższą opowieść. XX wieku, ostatnich 100 lat to jest taka historia no właśnie naszego, jak byliśmy ograbiani, ta cytryna wyciskana, chociaż w okresie Polski Ludowej zgromadzono gigantyczny majątek kosztem naszej biedy, prawda? I ten majątek państwowy, to się już pewnie, jeśli pan doktor pozwoli, to może na inną rozmowę, ale właśnie między innymi filozofia masy upadłościowej jest filozofią ostatnich 30 lat, prawda? Zrzućmy to, żeby można było się zaspokajać z tej masy upadłościowej, jakim była zgromadzona kosztem biedy obywateli w okresie Polski Ludowej, żeby mieli ci, którzy się na niej wzbogacą, prawda? I to jest dla was, prawda? Rozszarpcie to. I teraz się chyba burzymy przeciwko kolejnemu zubożeniu ich. No i mam nadzieję, że nam się uda, że nie damy się zubożyć, że zachowamy to, że będziemy na tej polskiej ojcowiźnie, używając strasznie wielkich słów, ostaniem się, prawda, na tej ojcowiźnie. Dlatego być może to jest ostatni akord walki naszej o polskość i jej chyba nie możemy przegrać. Przyznam, drodzy Państwo, bo ja czytałem ten artykuł również i byłem pod ogromnym wrażeniem takiego ujęcia syntetycznego pojęcia grabieży, które dotyka nie tylko takich okresów, w których rzeczywiście widzimy tego drapieżnika, który na nas się rzuca, no, okresy wojny, to każdy z nas jest w stanie szybko, jednoznacznie powiedzieć, że to był taki okres, ale najbardziej boli, kiedy człowiek sobie uzmysłowi to, co pan profesor napisał, w tych okresach, które nam się wydaje, że osiągamy sukces. Czyli przez lata nam się wmawia, że jesteśmy tygrysem Europy, że rozwijamy się, że te PKB rośnie i tak dalej. Wiele razy w mediach już mówiłem, że te 20-30 lat Korea Południowa, czy Izrael, czy Wietnam, szczególnie Wietnam, to jest, zrobiło wiele większy skok i to, co nam się przedstawia jako sukces, gdybyśmy w takim tempie szli jak Wietnam, to bylibyśmy dzisiaj gospodarką wielkości Niemiec. No i w kontekście tych Niemiec, bo ja wczoraj jestem pod ogromnym wrażeniem takiego filmu, który właśnie o tej grabieży mówił. I tu polecam też Państwu i Panu Profesorowi, zresztą wspominałem, że warto obejrzeć strefa wpływów. Jeżeli dobrze kojarzę, to zaraz tylko dokładnie sprawdzę tytuł, żebym nie przekręcał, bo ja mam niestety taką tendencję, że coś obejrzę, a potem mi w głowie dokładnie strefa interesów. Proszę Państwa, nie strefa wpływów, tylko strefa interesów. Tytuł filmu. I to jest ciekawe, bo ja przez lata obserwowałem taki proces, w którym naszego, no, co by nie było, historycznie największego ciemiężce przedstawiano i jego rolę w okresie wojennym jako nieistotną, aż wręcz rozgrzeszoną. I polecam też, nie wiem, czy pan profesor kojarzy sobie taką książkę Marshalla, Potęga geografii, tam jest taki zapis, który mówił o sytuacji w Europie i o tym, jak najbardziej zdegenerowana nacja, jakim są Niemcy, była izolowana i cała Europa i kontekst Unii Europejskiej, pomysł Unii Europejskiej miał właśnie temu służyć, żeby tego degenerata próbować ucywilizować. Co ciekawe, dzisiaj Niemcy są przedstawiani jako najbardziej demokratyczni, najbardziej cywilizowani, uczą nas i ostatnio miałem też taką dyskusję, jeden z moich fanów YouTube'owych napisał mi wykład na temat tego zakwestionowania przez w jego przekonaniu naszego prawa do zadośćuczynienia po wojnie i tłumaczył mi, jak to dużo z gospodarki niemieckiej otrzymaliśmy, już nie mówiąc o tym, że otrzymaliśmy wielkie tereny ziemskie, które Niemcy się przesunęli przecież i dali nam przestrzeń życia. I kilkanaście takich pięknych rzeczy było przedstawionych, które dawały mi przekonanie, czy miały mi dać przekonanie, że ja nie mam prawa domagać się czegokolwiek od degenerata Europy. Specjalnie to podkreślam, drodzy Państwo, bo warto jest o tym pamiętać. A o tym degeneracie Europy jeszcze bardziej właśnie mi ta strefa interesów przypomniała, czyli film o niemieckiej rodzinie komendanta głównego Auschwitz, który znalazł sobie najpiękniejsze miejsce na świecie do życia dla całej swojej rodziny właśnie przy Auschwitz.
I to jest, to tłumaczy, z kim mamy do czynienia. To znaczy, dlaczego Niemcy nie mają poczucia winy, dlaczego Niemcy nie mają poczucia zobowiązania jakiegoś, dlaczego Niemcy nie uważają, że w ogóle doszło do tego, co pan profesor mówi, grabieży. Nie. Ja myślę, że w ich poczuciu nie ma. Nie. To w ogóle nie była żadna grabież. Mało tego, zostało zadośćuczynienie. To była gra, zadośćuczynienie. Słowa, które tam padają, sceny, które tam są prezentowane. Ja bardzo się cieszę, że ten film został nagrany w języku niemieckim, że nie będzie tłumaczenia na język niemiecki, że jest tłumaczenie na język polski. Cudownie się to ogląda, bo się widzi prawdziwą... Cieszę się, że są pokazane nieurodziwe, tak delikatnie powiem, niemieckie kobiety i nieurodziwi niemieccy mężczyźni, dlatego że my przez lata byliśmy przyzwyczajeni do tego, że w mundurze pięknym, produkowanym przez Hugo Bossa, niemieccy oficerowie zachwycali całą Europę i w domniemaniu kontakt z takim mężczyzną nawet mógł dowartościowywać kobietę europejką, a szczególnie Europy Wschodniej, więc ta fikcja, która w głowie była budowana i poświęcenie przez kilka lat ostatnich w portal Onet nam przypominał, jak to Niemcy i niemieccy generałowie przeżywali w Święto Bożego Narodzenia, jak im było strasznie w tym okresie wojny, w Święto Bożego Narodzenia, bo oni byli daleko od swoich rodzin. Tego typu przekazy zmiękczały i demoralizowały w ogóle, znaczy zdemoralizowany naród i to wszystko, co się odbyło, było w ogóle traktowane czy budowane w taki sposób, że mamy się czuć znowu winni. To my mamy być winni, że oni musieli z nami walczyć. To mamy czuć się winni, bo musieli nas 6 milionów ludzi zabić. To w sposób niewyobrażalny. I to my mamy się czuć winni, że oni musieli właśnie w takich warunkach szczęścia swojego szukać. Znaczy, to wszystko, ja specjalnie mówię o tym w kontekście artykułu pana profesora, w kontekście grabieży, bo warto, drodzy państwo, żebyśmy sobie uświadomili właśnie do jakiej skali ta grabież jest realizowana. Się grabieżą jest właśnie to, że odbiera nam się wolność, pieniądz, odbiera się nam prawo decyzji. Zielony Ład jest totalną grabieżą potencjału rozwojowego Rzeczpospolitej. Grabieżą jest to, co się dzieje przy naszej granicy i wojna na Ukrainie, nie w Ukrainie, tylko na Ukrainie. Słownik języka polskiego, przypominam. To wszystko jest grabieżą. Grabieżą jest to, że polski prezydent, polski premier jadą do Stanów Zjednoczonych i reprezentują interesy Ukrainy, nie Polski. To jest grabież. Bo to jest skolonizowanie umysłów, które pokazują, że nie reprezentuje się własnych interesów, bo grabież się kończy, zaczyna tam, gdzie przestaje się reprezentować własny interes. Bez względu na to, jak historycznie byśmy to ujęli, tam, gdzie nie ma reprezentacji naszego interesu, tam jest grabież. A w czasie wojny nie było reprezentacji naszych interesów, więc była grabież, po wojnie była to samo. W 30 lat ostatnie, w okresie transformacji, dokładnie mamy do czynienia z sytuacją, w której najmniej reprezentuje się naszych interesów, czyli jest to doskonała przestrzeń do grabieży. Boleśnie, po przeczytaniu tego artykułu, panie profesorze, ale osobiście nawet nie widzę wyjścia z tej sytuacji. To znaczy, czy my jesteśmy, tak jak jesteśmy najlepszym gospodarzem wojen, bo zawsze najlepsze wojny to w terenie Rzeczypospolitej się odbywały, to czy nie jesteśmy też takim modelowym narodem do ograbiania, czyli na nas można testować wszystkie rozwiązania, bo my po pierwsze nie protestujemy. My nawet po ograbieniu czujemy się winni, chętnie byśmy chcieli zadośćuczynić temu, który doprowadził nas do ograbienia. Oddamy, zagłosujemy, przekażemy i będziemy dumni, że potrafiliśmy zrezygnować z reparacji. To jest, szlachetni jesteśmy, że my nie skrzywdzimy naszego grabieżcę spatologizowanego narodu Europy, z takiego z najbardziej zdegenerowanego, że my odpuścimy, będziemy łaskawi. Powiem, że odpowiadając chociaż bardzo krótko na te dwa ostatnie pytania pośrednio zadane. Po pierwsze, ja się zgadzam z pana poglądem, że jest jakaś słabość w nas. Ja jej nie widzę właśnie wśród chłopów. Właśnie nie ze wsi jestem, więc w związku z tym podziwiam tych, którzy mają tą umiejętność, o której wspomniał profesor Błyszyński, czyli rozumieją własność, obowiązek wynikający z własności, czyli obrony swego, prawda? Nie daj się ograbić, odbić, oszukać. Czyli
czyli pewnej kompetencji, której nam ogólnie rzecz biorąc. Dlatego rolnik przetrwała polskość jako wśród rolników, tam w tych chatach przetrwała, prawda? Czyli wszyscy, którzy w szlachetnym sporywach tracili, ja nie chcę opowiadać takich anegdotek historycznych, ale chociaż pewnie to cały czas robię, ale zastrzegam się, miałem okazję tam z opowieści znać żonę z powstańca styczniowego, która była moją praprababką, który on został powieszony na Cytadeli w 1834 roku. Ona byli bardzo młodymi ludźmi, ona przeżyła do lat 30, więc naprawdę bardzo długo żyła. Cały czas chodziła w żałobie, tak, do końca życia. Natomiast to, co mówiła, gderając, że jaki to był sens tej jego śmierci, skoro mnie zostawiłeś, prawda, zostawiłeś mnie, szanowała jego ofiarę, ale nie potrafiła pogodzić się z tym, że straciliśmy życie swoje własne szczęście i to niczym nam nie zrekompensowano, nic nam nie zrekompensuje, czyli ograbiono ich własnego życia i była to świadoma decyzja i pogodzenie się. To było oczywiście celowo powołane, że ta grabież jest również gdzieś tu w naszej świadomości, że nasza niezdolność do samoobrony i to, że trzeba przepracować, używam takiego współczesnego słowa, pewne wątki w naszej historii. Jakby przepracujemy te wątki, zaczniemy się wreszcie, nie piszemy historii od nowa, historia cały czas się pisze od nowa, prawda? Cały czas się pisze od nowa, to nie jest tak, nikt nam nie stawia zarzutu, że ją napiszemy od nowa, bo w ogóle trzeba się zastanawiać czasami nad przeszłością, czy nie czcimy pamięci tych, którzy przyzwolili, a czasami autoryzowali grabieże, które nas dotyczą, nas, zwykłych ludzi, ta nasza dzisiejsza bieda jest i to, że z niej dopiero teraz wychodzimy i teraz znowuż mamy do niej wrócić, jest częścią tej samej długiej historii. Nie chcę się rozgadać, ale powiem tak po ludzku, jak umiem najprościej. Budujmy w swojej świadomości, naszej, my jako ludzie uczący na uczelniach, więc możemy, mamy taką szansę, ale nie tylko. Pan, zwłaszcza w kontakcie, przy tak ogromnej publiczności, jaką Pan ma, taką prawdziwą, bo to są ta publiczność prawdziwa, ci, którzy się naprawdę zainteresowali, czyli naprawdę się interesują tym, co Pan mówi. Powiedzmy im, że bądźmy właścicielami tego, co masz. Chroń to, co masz, naucz się tego być właścicielem. Właścicielem, że własność zobowiązuje, uprawnia, ale ich zobowiązuje do ich zachowania własności. Bo czym więcej zachowamy własności polskiej, tym więcej będzie Polski i może właśnie dzięki temu będziemy, no nie będzie końca naszej historii, bo wychowamy tych następców, którzy będą chronić tej własności, ich tego nauczymy, bo jak to rozdadzą albo dadzą się okpić lub poszukać, albo wejdą w gospodarkę hazardową, czyli będzie gospodarka polegająca na hazardzie, no to wtedy ochrony własności nie ma, albo hazard, albo własność. Chciałbyśmy pamiętali, że nie warto tworzyć szczęścia dla ludzi, którzy to szczęście uzyskują na naszej grabieży. To jest chyba najbardziej bolesne, bo de facto to szczęście im daje okradanie nas, aby tego było jak najmniej. Panie profesorze, ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję za ten czas, za to, że pan profesor zaprosił mnie do tej rozmowy. Ja za każdym razem jestem zaszczycony, kiedy mogę z panem profesorem rozmawiać, a jeżeli jeszcze ta rozmowa była nagrana i gdzieś tam posłuży budowaniu troszkę innej świadomości nas wszystkich, to stawiam się za każdym razem do dyspozycji, jeżeli będzie chęć kontynuacji. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję. To ja dziękuję za to, że zaszczycił Pan nas swoją obecnością, Panu Jarosławowi za to, że kierował naszymi wypowiedziami, ale zrobił to w sposób nie tylko umiejętny, ale co najważniejsze dyskretny, bo jak wiemy, mając relacje czasami z dziennikami, wyrozumiały, cierpliwie wysłuchał nas. Bardzo dziękuję, panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za tą, nie wiem kiedy, te 2 godziny, które zdążyły minąć, ale cieszę się z tego spotkania. Dziękuję bardzo, panie Jarosławie, dziękuję panu bardzo. Ja mam nadzieję, panowie, tak na koniec, nawiązując do tego, co pan doktor powiedział, że ktoś za ileś lat obejrzy to, co my tutaj robimy. Ja myślę, że to już jutro ktoś obejrzy to, co my robimy. Polacy interesują się, słuchają, potrafią wyciągać wnioski, zwłaszcza w obecnej sytuacji, bo po to tak naprawdę robimy. Dziękuję panie doktorze, dziękuję panie profesorze.